a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W te radosne święta Bożego Narodzenia życzę Wam, by ten pokój betlejemskiej nocy, by ta radość zagościła w Waszych sercach, byście potrafili szczerze cieszyć się z tych świąt, cieszyć się Twoją rodziną, bliskimi, którzy są przy Was, byście potrafili cieszyć się każdą radością, dostrzegać Chrystusa, który narodził się w Waszych sercach, w Waszych domach, rodzinach. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i niech radość betlejemskiej nocy i pokój będzie Waszym udziałem. Życzę Wam tego z całego serca Wasz proboszcz, ojciec Grzegorz. Ludziom wszędzie.